Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, przechodzimy do decydującego starcia. Mianowicie 2 września 2021 roku Sąd Najwyższy, dokładnie Izba Cywilna, rozpatrzy 6 pytań prejudycjalnych zadanych przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. Pytania te prejudycjalne miały być rozstrzygnięte już wcześniej. Ostatnio planowana była uchwała na 11 maja 2021 roku. Jednak ze względu na doniosłość sprawy, jak poinformował nas rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, ta uchwała została przesunięta, ponieważ potrzebne były dodatkowe opinie bardzo ważnych instytucji. Mianowicie zwrócono się do Rzecznika Praw Dziecka, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Rzecznika Finansowego, do Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz do Komisji Nadzoru Finansowego, aby przedstawiły stanowiska wobec tych pytań, które zadała pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego. I co za tym idzie? Te odpowiedzi napłynęły do sądu i Sąd Najwyższy wyznaczył 2 września 2021 roku posiedzenie pełnej Izby Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej, która będzie rozpatrywała pytania pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To było 6 pytań. Przypomnijmy dla porządku, czego one dotyczyły. Najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o te pytania, to to, że odpowiedzi udzielone przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego w pełnym składzie, czyli aż 26 sędziów Sądu Najwyższego, będzie miało walor zasady prawnej. A zatem będziemy mieli sytuację taką, że ich uchwała będzie wiązała wszystkie sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy w mniejszym składzie. I tu druga rzecz ważna, to te 6 pytań to doniosłe pytania, dosyć istotne, które warto, żeby były wyjaśnione przez Sąd Najwyższy. Co pokrótce było w tych pytaniach? Po pierwsze, było pytanie dotyczące tego, czy można zastąpić postanowienia abuzywne, niedozwolone, dotyczące na przykład kursu waluty, postanowieniami, które może nie są abuzywne, może są dozwolone, na przykład odniesieniem się do kursu średniego NBP. Oczywiście my wszyscy wiemy, że nie można, nie ma takich podstaw, żeby takie zapisy wstawiać. Sąd nie może tworzyć umowy zamiast stron. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy można stosować teorię dwóch kondycji, czy teorię salda. No i tutaj mamy już też odpowiedź Sądu Najwyższego w mniejszym składzie, gdzie opowiedziano się za teorią dwóch kondycji. Kolejna rzecz to przedawnienie. Czy przedawnienie roszczeń banku, czy też frankowiczów, kiedy następuje, kiedy ten bieg przedawnienia się rozpoczyna. I tu też mamy uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą terminu, od którego ten bieg rozpoczyna się, czyli datę wyrokowania o unieważnieniu umowy. No i jedno z kluczowych, dosyć takich spornych kwestii dotyczy korzystania z kapitału, czyli roszczenia o korzystanie z kapitału. No i tutaj też Sąd Najwyższy będzie odpowiadał na to pytanie, czy takie roszczenie jest zasadne, czy nie. Oczywiście wiemy już, że orzecznictwo TSUE i orzecznictwo polskich sądów powszechnych jest jednoznaczne w tym zakresie i stwierdza, że nie ma podstaw do takiego roszczenia, że trzeba zwrócić sobie tylko to, co sobie świadczyły strony, ale roszczenie o korzystanie z kapitału być nie może, one są nieuzasadnione. Proszę Państwa, 2 września w związku z tym będziemy mieli sytuację taką, że Sąd Najwyższy podejmie uchwałę. My 2 września 2021 roku o godzinie 20 zapraszamy Państwa na webinar, na którym omówimy uchwałę Sądu Najwyższego z 2 września 2021 roku, gdzie będziemy omawiać odpowiedzi na pytania, które zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Warto podkreślić, że te pytania zmienią i te odpowiedzi zmienią tak naprawdę sytuację, potwierdzą to, co się dzieje w tej chwili w sądach, że w tej chwili prognozuje się, że w 2021 roku będzie już 60 tysięcy spraw frankowiczów przeciwko bankom w polskich sądach, że ten napływ spraw jest coraz większy, że 90% frankowiczów wygrywa, że ponad 85% frankowiczów dostaje unieważnienia umów i w związku z tym z tych umów się rozlicza. Proszę Państwa, nie ma na co czekać, trzeba działać. Zapraszam Państwa na webinar o 20.00 2 września do Dołącz do naszego webinaru. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Dziękuję i do usłyszenia.